Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. W ramach programu ministerialnego, w którym biorę udział, który ma wspomagać kulturę obecną w sieci, będę odczytywał fragmenty swoich książek dawniejszych, a też może i tych, które powstały niedawno. I proszę Państwa, zacząłem od pierwszego tomu baśni Jak Niedźwiedź polskich historii, w których znajdują się zupełne, nawet patrząc z dzisiejszej perspektywy, czyli ta książka powstała w roku 9 lat temu, została wydana, mnóstwo rzeczy o Polsce, o jej historii, nieznanych fragmentach tej historii zostało od tamtej pory napisanych, powiedzianych, rozkolportowanych, a ja ciągle otwieram tę książkę i znajduję rzeczy, o których nikt nie wie. Albo w ogóle nigdy nie zostały podniesione. Proszę Państwa, chciałem taki fragment przeczytać, takie opowiadanie. Żydowska obrona polskiej szachownicy. To jest bardzo ciekawa rzecz. W początkach lipca 1997 roku zmarł w Maladze na hiszpańskim wybrzeżu jeden z najbogatszych obywateli Argentyny. Potentat ubezpieczeniowy, właściciel jednego z największych biurowców w Buenos Aires. Człowiek ten miał 87 lat i niewielu doprawdy wiedziało, że nie jest on rodowitym Argentyńczykiem. Nie jest także Niemcem, na co wskazywało brzmienie jego nazwiska. Bohater nasz nazywał się Miguel Najdorf. Urodził się w innej zupełnie epoce i w okolicznościach tak nieprzystających do okoliczności jego śmierci, że pewnie sam, myśląc w godzinie śmierci o swoim dzieciństwie, musiał uśmiechnąć się przynajmniej raz. Okoliczności narodzin argentyńskiego milionera były tak pogmatwane, że okupacyjne władze niemieckie, które w 1914 roku próbowały doprowadzić do porządku papiery w rabinatach na terenie zajętego właśnie zaboru rosyjskiego, miały z tym poważny problem. W małych żydowskich miasteczkach nikt nie pamiętał, kto i kiedy tak naprawdę przyszedł na świat. Nikt nie prowadził dokładnych zapisów, dat zgonów i narodzin. Lokalna społeczność sztetli po obu stronach Wisły nie przejmowała się tym prawie wcale. Doprowadzało to niemieckich gryzipiórków instalujących się po urzędach do czarnej rozpaczy. Żaden z nich nie potrafił określić właściwej daty narodzin Najdorfa. Mógł zrobić to tylko on sam i uczynił to, rozwiewając wszelkie wątpliwości badaczy w rozmowie telefonicznej z pisarzem pochodzącym z tego samego co miasteczka, Markiem Cabanowskim. Sam Cabanowski, nieżyjący już, pisze, że Najdorf zadzwonił do niego wieczorem pewnego zimowego dnia. Świetnie mówił po polsku i ucieszył się, że ktoś go jeszcze pamięta w Grodzisku Mazowieckim. Rozmowa była krótka i dotyczyła właściwie tylko jednej kwestii. Ustalenia dokładnej daty urodzin argentyńskiego milionera. To było 15 kwietnia 1910 roku, powiedział Najdorf. Na pewno. Potem jeszcze zapytał Cabanowskiego, czy ten gra w szachy i pożegnał się. Rozmowa odbyła się w lutym 1997 roku. W nocy z 4 na 5 lipca tego samego roku Najdorf zmarł. Musimy teraz wyjaśnić, dlaczego polski pisarz dokumentalista zajmujący się dziejami swojego rodzinnego miasta interesuje się argentyńskim bogaczem, który zbił majątek na ubezpieczeniach. Nie z powodu milionów, rzecz jasna, ale z powodu szachów. Miguel Najdorf, który urodził się w Grodzisku Mazowieckim jako Mendel Najdorf, syn handlarza imieniem Gedali i Rojzy Rosglein, był jednym z najsławniejszych szachowych arcymistrzów, jakich nosiła ziemia. Jego nauczycielem był Ksawery Tartakower, z którym Najdorf grał w szachowej reprezentacji Polski przed II wojną światową. Tak właśnie było. Dla wielu z nas brzmi to dziś nieprawdopodobnie, ale to właśnie pochodzący z Polski zawodnicy byli przed wojną potentatami szachowymi. Dorównywali im Niemcy, Węgrzy, Brytyjczycy i szachiści z krajów bałtyckich, głównie Estończycy. A przed samą wojną rosnąć zaczęła potęga Amerykanów. Talenty szachowe ujawniły się niespodziewanie w Polsce, na obszarze byłych Austro-Węgier czy krajów wyzwolonych spod wpływu Rosji, przeważnie w małych żydowskich miasteczkach, takich jak choćby Grodzisk Mazowiecki, gdzie miał swój sklep ojciec małego Mendla. Nie było nic dziwnego w tym, że syn Gedalego Najdorfa, zamiast wdrażać się do zawodu sklepikarza, przesiaduje z bratem swojej matki i godzinami gra z nim w szachy. Nikt się temu nie przeciwstawiał, nikt nie hamował talentu chłopca, który już jako dziecko zaczął wygrywać z najlepszymi. Rodzina, która wyprowadziła się wkrótce z Grodziska i zamieszkała w Warszawie na Nalewkach, miała powód do dumy. Mały Mendel był prawdziwym mistrzem. Kiedy zaczynał grać w reprezentacji Polski, dokonał pierwszej ważnej zmiany w swoim życiu. Nie podpisywał się już Mendel Najdorf, ale Mieczysław Najdorf. Nie było w tym nic nadzwyczajnego. Wielu aspirujących do kariery w Polsce żydowskich chłopców czyniło podobnie. Początki kariery szachowej Najdorfa przypadły na lata 1931-1939, ale szczyt jego możliwości ujawnił się dopiero po wojnie, kiedy grał już jako Miguel Najdorf w reprezentacji Argentyny. Nas jednak interesuje dziś nie Miguel Najdorf i nie Najdorf Mendel. Interesuje nas jeden epizod z życia Mieczysława Najdorfa. Epizod, który zaważył na całym jego życiu, dzięki któremu zostało ono uratowane.
Rozpoczęta 21 sierpnia 1939 roku w Buenos Aires ósma olimpiada szachowa była inna niż wcześniejsze tego typu imprezy. Przez długi czas były one zdominowane przez zawodników z Europy. Tuż przed drugą wojną sukcesy w tej dyscyplinie zaczęli odnosić zawodnicy z Nowego Świata, a największe osiągnięcia były udziałem zawodników amerykańskich. To przesunięcie akcentów spowodowało, że Międzynarodowa Federacja Szachowa zdecydowała się po raz pierwszy na zorganizowanie olimpiady poza Europą. Dziwne wydaje się to, że w czasach politycznego kryzysu komukolwiek przychodziły do głowy projekty organizowania zawodów międzynarodowych w dyscyplinie takiej jak szachy. Wymagało to dyplomatycznych talentów i nie lada wyczucia ze strony gospodarzy. Wojna wisiała w powietrzu, ale wszyscy wierzyli, że do niej nie dojdzie. Było już po Anschlussie. Czechosłowacja została podzielona, a szachiści z całego świata zdecydowali się na rozegranie zawodów w taki sposób, jakby wydarzeń tych nie było. Jakby późne lato 1939 roku niczym nie różniło się od późnego lata roku 1930 czy 1935. Nie udało się organizatorom utrzymać tego bezpiecznego złudzenia do końca. Na ósmą olimpiadę szachową zamiast znakomitej drużyny czechosłowackiej przybyła drużyna protektoratu Czech i Moraw. Argentyńczycy przyjęli ów fakt do wiadomości tylko w połowie. Zrezygnowali z wywieszenia flagi protektoratu, która była pochodną hitlerowskiej czerwonej chorągwi i nad głowami zawodników z nadwełtawy powiewała przedwojenna trójkolorowa flaga Republiki Czechosłowackiej. Na olimpiadzie nie pojawiła się też drużyna Austrii, bo kraj ten został wcielony do Niemiec. Świetni austriaccy szachiści zasilili więc reprezentację Rzeszy. Nie przyjechali Węgrzy, ponieważ Buenos Aires było zbyt daleko od Budapesztu. Taka była oficjalna wersja usprawiedliwiająca nieobecność szachistów węgierskich. Nie pojawili się Amerykanie, co było dla wielu zawodników dobrym znakiem, bo drużyna USA zdobywała najwyższe laury we wszystkich prawie zawodach szachowych, jak świat długi i szeroki. Zawodnicy z USA uznali, że honoraria proponowane za występ są dla nich zbyt niskie. Argentyńczycy z kolei nie zgodzili się na zapłacenie żadnych żądanych przez nich kwot. Do Buenos Aires przyjechali za to reprezentanci Polski, którzy w czasie trwania zawodów stali się ulubieńcami publiczności. W tamtych przedwrześniowych dniach 1939 roku nikomu jeszcze do głowy nie przeszło, że za kilka lat Europa będzie świadkiem najokrutniejszych zbrodni w dziejach świata oraz że zbrodnie te dokonane zostaną na Żydach. Gdyby ktoś próbował ostrzec przed takim obrotem sprawy uczestników pochodzenia żydowskiego 8. Olimpiady Szachowej w Buenos Aires, na pewno by w to nie uwierzyli. Ludzie ci grali w szachy zawodowo, w reprezentacjach różnych krajów, ponieważ ich rzeczywistą ojczyzną były 64 czarno-białe pola. Najlepszym przykładem ilustrującym to zjawisko jest Ksawery Tartakower, nauczyciel Najdorfa. Arcymistrz szachowy grający w drużynie Polski, która składała się w większości zawodników pochodzenia żydowskiego. Tartakower mówił słabo po polsku, urodził się w Rosji, a jego pozycja, majątek oraz wyjątkowe umiejętności szachowe pozwalały mu na swobodne poruszanie się po całym świecie. Polityka i w ogóle cokolwiek poza szachami było mu serdecznie obojętne. Prócz niego w polskiej reprezentacji znajdowali się także Mieczysław Najdorf, Paulin Frydman oraz dwaj Polacy, Regedziński i Sulik. Zawody, które początkowo rozgrywały się w spokojnej, choć napiętej atmosferze, zamieniły się w prawdziwą wojnę nerwów wraz z rozpoczęciem rozgrywek finałowych, które co za zbieg okoliczności zainaugurowano 1 września. Kiedy szachiści pojawili się przy swoich stanowiskach, cały świat wiedział już, że Hitler zaatakował Polskę. Dla nikogo nie było tajemnicą, jaki jest stosunek Hitlera do Żydów, choć nikt jeszcze nie przypuszczał, że możliwe jest coś takiego jak Holokaust. Na wieść o wojnie wielu zawodników zrezygnowało z dalszego uczestnictwa w olimpiadzie. Brytyjczycy postanowili nie grać przeciwko Niemcom i wrócili do Londynu. Niemcy zaś coraz nachalniej domagali się wycofania zespołu Czech i Moraw z rozgrywek i zaliczenia jego zwycięstw na konto drużyny niemieckiej. Patrząc na to, szachiści z prawdziwego zdarzenia, tacy jak Tartakower, mogli się tylko pogardliwie uśmiechać. Drużyna polska przystąpiła do gry tak samo jak polscy i żydowscy żołnierze w mundurach przystąpili w tym samym czasie do wojny z Hitlerem. O ile w początkowych rozgrywkach zawodnicy z Polski pogubili kilka punktów, o tyle finały rozpoczęli znakomicie pomimo wielkiej presji wywieranej nachalnie przez niemieckich działaczy Federacji Szachowej. Nie było bardziej pasjonującej rozgrywki szachowej w historii tej dyscypliny niż tamte wrześniowe finały 8. olimpiady rozpoczęte 1 dnia II wojny światowej w Buenos Aires. Drużyna Polski, grając w skrajnie niesprzyjających warunkach, przegrała z Niemcami o pół punktu, 36 do 35,5. Taki był wynik końcowy tych rozgrywek. Trzecie miejsce zajęła drużyna Estonii. Największe zaskoczenie przeżył jednak świat szachowy po zakończeniu olimpiady 19 września. Okazało się, że wielu zawodników nie chce wracać do Europy. W Argentynie spośród reprezentujących polskie szachistów pozostali Najdorf i Frydman. Wielki Tartakower, choć miał po temu najmniej powodów, postanowił wracać.
Nie dojechał jednak do Polski. O azyl w Argentynie poprosiła natomiast cała, bez wyjątku, drużyna niemiecka, choć nie było w niej ani jednego Żyda. Najbardziej obiecujący szachista przedwojennej Polski, Mieczysław Najdorf, rozpoczął w Argentynie życie w kolejnym swoim wcieleniu. Nigdy jednak nie zapomniał języka, w którym się wychował i do końca życia świetnie mówił po polsku. Pamiętał także Grodzisk. Jego córka Liniana, która jest autorką świetnej biografii mistrza, odwiedziła to miasto w latach 90. Nikt tu już jednak nie pamiętał, gdzie stał dom Gedalego i Rojzy Najdorfów. Liniana Najdorf jest dzieckiem z drugiego małżeństwa. Pierwsza bowiem żona mistrza, tak samo jak jego rodzice i mała córeczka. Wszyscy, którzy pozostali w Polsce, zostali zabici przez Niemców. Dziękuję Państwu uprzejmie. Do usłyszenia. Do widzenia.